W derbowym meczu Kaczmar Huragan pokonał Sokół 3-1. Poprosimy trenerów o pomeczowe wypowiedzi. Zaczniemy od trenera gości Sokół Ostróda, trener Karol Szef. Na wstępie chciałem pogratulować trenerowi i gospodarzom zwycięstwa, 3 punktów. Myślę, że po takim meczu, jaki dzisiaj został wykonany z naszej strony, no to ciężko coś teraz na chłodno powiedzieć. Natomiast na pewno dzisiaj mieliśmy zbyt mało argumentów, żeby ten mecz wygrać. Popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów, zarówno taktycznych, jak i technicznych. I kosztowało nas utratą 3 bramek. Na tym poziomie jest dla mnie niewyobrażalne, zbyt proste błędy, zbyt łatwe bramki traciliśmy i ciężko nam było w jakikolwiek sposób wrócić do meczu. Staraliśmy się odwrócić jeszcze ten wynik, natomiast jak powiedziałem, mieliśmy zbyt mało argumentów, jeżeli chodzi o potencjał ofensywny, żeby te bramki dzisiaj zdobyć. Trener Kaczmara Huraganu Czesław Szulowski. Ciężko wywalczone 3 punkty, no ale tego się spodziewałem. Drużyna Sokoła Ostróda na pewno zasługuje na wyższe miejsce w tabeli niż to miało miejsce przed tym spotkaniem. I my również przed dzisiejszym spotkaniem nie byliśmy zadowoleni ze swojego dorobku. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że od 2 spotkań wróciliśmy z dalekiej podróży, bo już drużyna zupełnie inaczej się prezentuje mentalnie w spotkaniach, w treningach i myślę, że dzisiejsze spotkanie to potwierdziło. Może nie graliśmy dzisiaj ładnego spotkania piłkarsko, ale na pewno wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. A bramki strzelaliśmy. Szczególnie te 2 pierwsze po bardzo ładnych akcjach, myślę, że szczególnie pierwsza bramka po bardzo ładnej akcji z pierwszej piłki wykończona uderzeniem Karłowicza. Mecz trudny, jeszcze raz chciałbym to podkreślić, ale myślę, że w perspektywie całego spotkania zagraliśmy bardzo mądre spotkanie. No i zasłużyliśmy, myślę, na zwycięstwo, bo to my dzisiaj strzelaliśmy bramki, ale łatwo nie było. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pytanie do trenera Sokoła. W trakcie meczu dokonał pan 3 czy 4 zmian. Czy jest pan zadowolony z dyspozycji zmienników, które pan prowadził? Myślę, że w momencie, kiedy zawodnicy wchodzą na boisko, wchodzą po to przede wszystkim, żeby starać się wpłynąć na grę zespołu, dać jakiś bodziec w tej grze. I taki był wtedy przede wszystkim zamysł, gdzie przegrywaliśmy w tej fazie meczu 2-1. Natomiast czy byłem zadowolony? Tak, byłem zadowolony, bo na pewno troszeczkę ta gra się zmieniła. Było troszeczkę więcej gry kombinacyjnej, ale to też wynikało z tego, że gdzieś to zmęczenie z zawodników zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie było większe. Robiły się większe przestrzenie, więcej miejsca na boisku i zawsze ta gra jest gdzieś w końcówce, jeżeli chodzi już o tą kombinację, troszeczkę łatwiejsza. Także na pewno nie mogę tutaj zarzucić zmiennikom, że nie starali się w tym momencie zespołu pomóc. A czy nie szybciej trzeba było przejść na wariant bardziej ofensywny? Praktycznie cały mecz przegrywany, a gramy z jednym napastnikiem. Znaczy się graliśmy od początku wariantem ofensywnym. Graliśmy wysokim pressingiem, graliśmy 5 zawodników w jednym wysuniętym, także graliśmy praktycznie cały czas 5-6 zawodnikami ofensywnymi. Ustawienie tutaj nie sprowadza tego do ustawienia, znaczy do tego, jakich zawodników mieliśmy na poszczególnych pozycjach. Więc raczej bym tutaj nie szukał tego problemu. Po prostu straciliśmy bramki w sytuacjach, w których ich nie powinniśmy stracić. Tak jak już powtarzałem wcześniej, jest to dla mnie nie do pomyślenia, żeby w tak łatwy sposób, tutaj, ten, znaczy ta pierwsza akcja bardzo ładnie rozegrana, gdzieś się pozbytła w tym pierwszeniu, gdy 1-1 i dostajemy bramkę, drugą bramkę, dostajemy też po błędzie gdzieś przy złym wybiciu piłki. 3. bramka, postawiam tak będzie gry, ładne uderzenie, więc nie ma tutaj co więcej tutaj na ten temat dyskutować. Jeszcze pytanie do trenera z Morąga. Trenował pan Sokół 3 lata temu, poznał pan jeszcze ostrudzką drużynę? No, w drużynie Sokoła nastąpiło przeobrażenie jakby składu po poprzednim sezonie. No, myślę, że gdzieś tam
zostały wyciągnięte wnioski z poprzedniej rundy, która była, nie ma co ukrywać, słaba w pokoju Sokoła. Kilku zawodników znam. Generalnie bardzo przyjemnie wspominam pracę w Sokole. Życzę Sokołowi jak najlepiej. Dzisiaj był taki dzień, że staliśmy po przeciwnych stronach barykady, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, że z pracy w Sokole, z atmosfery jestem bardzo zadowolony z tych półtora roku spędzonego w Sokole. Bardzo sobie cenię tam ludzi. No dzisiaj cóż, dzisiaj musieliśmy w tym spotkaniu walczyć na przeciwko siebie. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko piłka. Ja bardzo trzymam mocno kciuki za Sokoło. Jeszcze pytanie do trenerów. Teraz mamy mecz pucharowy. Obie drużyny grają w najbliższą środę. Jak trenerzy podejdą do tych spotkań pucharowych? Myślę, że tak jak do każdego meczu będziemy się starali optymalnie przygotować. Jest ten samo ważny mecz dla nas jak każdy inny. Będziemy grali o zwycięstwo, więc tutaj nie ma to żadnego wpływu na podejście i na nastawienie do meczu pucharowych. Jednym zdaniem zawsze gramy o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.